Niska emisja jest to coś takiego, co w sposób znaczący wpływa na jakość naszego życia i ona nie jest dlatego niska, że jest jej mało, tylko dlatego, że jest uciążliwa. Pod pojęciem niska emisja rozumiemy wszystko to, co wydostaje się z kominów naszych domów i z rur wydechowych naszych samochodów. Przy czym jak myślimy o kominach, to ona jest niska dlatego, że chodzi tu o kominy, których wysokość jest niższa niż 40 metrów. W związku z tym wszystkie te kominy, które są w naszych domach, w jakichś spółdzielniach mieszkaniowych, we wspólnotach, w towarzystwach budownictwa społecznego, w budynkach publicznych na terenie gminy, w mikroprzedsiębiorstwach, małych przedsiębiorstwach, średnich przedsiębiorstwach, wszystkie te emisje do atmosfery, czyli to, co pozostaje po spalaniu w celach grzewczych lub oświetleniowych, to jest właśnie niska emisja. I w ramach projektu mamy opracować dokument, w którym wskażemy, jaka jest sytuacja obecnie w tym zakresie, jaka sytuacja była w roku, który przyjmujemy jako rok bazowy i jaka będzie sytuacja w roku docelowym, to znaczy w roku 2020. Gmina, proszę Państwa, każda w Polsce zajmuje się sprawami energetycznymi, dlatego że w ogóle gmina jest powołana do tego, żeby zajmować się sprawami swoich mieszkańców. Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym gmina musi wykonywać ponad 20 różnych enumeratywnie wymienionych czynności na rzecz swoich mieszkańców. Między innymi musi rozwiązywać problemy związane z zagadnieniami energetycznymi, prawda? I w związku z tym tutaj już ustawą o samorządzie przechodzimy na ustawę prawa energetyczne, który w artykułach 18, 19 i 20 doprecyzowuje te zagadnienia. I można powiedzieć, że rzeczywiście gmina musi zajmować się planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Musi planować oświetlenie miejsc publicznych i dróg, które znajdują się na terenie gminy. Musi finansować oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. I wreszcie gmina jest zobligowana do tego, aby planować i organizować działania, które mają na celu racjonalizację zużycia energii elektrycznej i promocję rozwiązań zmniejszających to zużycie. Proszę Państwa, ustawa prawo energetyczne w powiązaniu z ustawą o efektywności energetycznej z 2011 roku i ustawą o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku, która była przyjęta przez Sejm po poprawkach Senatu w ubiegłym tygodniu, stanowią tak zwany trójpakt energetyczny, który umożliwia wszystkim obywatelom naszego kraju rozważenie takiej możliwości, żeby w miejsce dotychczas stosowanych sposobów ogrzewania, przygotowywania posiłków i oświetlania swoich domostw zastosować rozwiązania oparte o energię odnawialną. Według Europejskiej Agencji Środowiska, która jest agendą Unii Europejskiej, sektor energetyczny, czyli elektrownie, odpowiadają za około 28% emisji gazów cieplarnianych. I tutaj od razu się zatrzymam. Proszę Państwa, pojęcie gaz cieplarniany to jest pojęcie, które odnosi się do wszystkich substancji, które po procesie spalania dostają się do atmosfery. Czyli mówimy cały czas o tym, że mamy ilość dwutlenku węgla w atmosferze zbyt wysoką i podajemy go w procentach, w tonach. Natomiast jest to tak zwany ekwiwalentny dwutlenek węgla, bo tak naprawdę myślimy tutaj o wszystkich substancjach szkodliwych dla naszego zdrowia i życia. Za chwilę wymienię i postaram się Państwa przekonać, że rzeczywiście jest to problem. Poza tym transport odpowiada za 21% tego zanieczyszczenia, przemysł za 20%, a gospodarstwa domowe oraz mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa za około 17%. I z tej listy, którą tutaj przytoczyłem Państwu za Europejską Agencją Środowiska, oczywiście my się nie zajmujemy w ramach projektu dla miasta Wrocławek energetyką, nie zajmujemy się też dużym przemysłem, ale zajmujemy się transportem i zajmujemy się gospodarstwami domowymi oraz mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Czyli w obszarze tych zagadnień dotyczących społeczeństwa, czyli mieszkańców gminy i wszystkich przedsiębiorców, którzy są w taki czy inny sposób zorganizowani i zależni od samorządu lokalnego,
Będziemy nasze prace prowadzić w celu zdefiniowania problemu i znalezienia drugiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o transport, to chciałem zwrócić Państwa uwagę, że to jest aż 21% zanieczyszczenia środowiska. I tutaj, mając na uwadze transport, myślę o transporcie publicznym, czyli tym, który jest w gestii miasta, na przykład w Miejskim Zakładzie Komunikacji, we wszystkich samochodach osobowych i innych specjalistycznych, którymi miasto dysponuje. Myślę o wszystkich pojazdach samochodowych, które są w gestii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również myślę o pojazdach, które są w gestii wszystkich mieszkańców. W tym celu, żeby zdiagnozować problem, my staramy się dotrzeć do Państwa za pośrednictwem pracowników urzędu z ankietą. Tą ankietę macie Państwo przed sobą i chcielibyśmy, żebyście Państwo, rozumiejąc powagę sytuacji i konieczność znalezienia rozwiązań w zakresie bardziej czystego powietrza, tą ankietę nam wypełnili i przekazali. W ramach tej ankiety pytamy właśnie, ile lat ma dom, w którym Państwo mieszkacie, czym Państwo palicie, ile Państwo z tego paliwa zużywacie. Jak mówimy o paliwie, to myślimy, czy to jest węgiel, czy to jest gaz, czy to jest drewno, czy to jest coś innego. Myślimy również o tym, ile Państwo macie samochodów, ile lat mają te samochody, w jaki sposób Państwo je użytkujecie, to znaczy ile kilometrów przejeżdżacie, jakie paliwo stosujecie. Myślimy również o tym, czy jesteście Państwo zainteresowani inwestycjami w odnawialne źródła energii, czy nie. A jeżeli jesteście zainteresowani, to jakiego się spodziewacie dofinansowania w procentach i ile byście chcieli na ten projekt wydać. Tutaj dużym wsparciem będzie realizacja programu ochrony powietrza, który jest realizowany dla całego województwa przez zarząd województwa, jest opracowywany, a z miastem uzgadniany. Powstaną wyraźne oszczędności w budżecie, które będzie można przeznaczyć m.in. na wkład w udział własny w projektach termomodernizacyjnych czy powiązanych z tworzeniem, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach i pojazdach, które zamierzamy kupić do 2020 roku. Dalej będzie lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców, jeżeli rzeczywiście w pewnym sensie mieszkańcy przyjmą mi do swojej świadomości, że dzięki projektom i dzięki temu, że miasto posiada plan gospodarki niskoemisyjnej, mieszkańcy mogą z tego skorzystać na zasadzie takiej, że mogą uczestniczyć w różnych projektach stosujących energię odnawialną zamiast dotychczasowych sposobów grzania wody czy oświetlania. Oczywiście cały ten projekt, proszę Państwa, opiera się na inwestycjach, ale niezmiernie ważne oprócz inwestycji są działania nieinwestycyjne. Działania nieinwestycyjne, które mają na celu podniesienie ogólnej kultury ekologicznej społeczeństwa. W związku z tym my dzisiaj odbyliśmy takie spotkanie z dyrektorami szkół, na którym była bardzo duża frekwencja i staraliśmy się zachęcić szkoły do tego, żeby w ramach lekcji przyrody, czy środowiska, czy geografii poruszyli ten problem i ewentualnie nakłonili uczniów, rodziców na spotkaniach do tego, żeby w tym projekcie wszyscy uczestniczyli. My jako mieszkańcy też możemy, proszę Państwa, w sposób bardzo aktywny się zaangażować w taki projekt. Przede wszystkim możemy wykazać się taką postawą proekologiczną, korzystając ze środowiska w sposób taki, żeby jego nie niszczyć, ale możemy też, proszę Państwa, uczestniczyć w tym poprzez takie działania jak na przykład zamiast nam jechać samochodem, jadę rowerem, prawda? I w związku z tym zmniejszam emisję do środowiska, szczególnie jak jest ciepło, ładnie i mam blisko. Albo idę pieszo, zamiast jechać jakimkolwiek pojazdem. Albo jak wychodzę z domu, to sprawdzam, czy wyłączyłem wszystkie światła. To jest takie trywialne. Nieważne, czy jestem bogaty, czy biedny, ale energię zawsze trzeba oszczędzać. I w związku z tym, jak będę wyrabiał w sobie tego typu zachowania, to mogę stwierdzić po jakimś czasie, że to się odbije na moich rachunkach, które płacę za wydatek energetyczny. Proszę Państwa, ten plan dla gminy, miasta Wrocławek będziemy tworzyć w oparciu o informacje, które zbierzemy od mieszkańców, o informacje, które zbierzemy od wszystkich zakładów pracy, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym będziemy starali się dotrzeć do wszystkich podmiotów, które są producentami lub odbiorcami energii, przy czym szczególny nacisk położymy na wszystkie obiekty i firmy, które funkcjonują w sektorze publicznym. Założenie jest takie, że musimy w tym planie wzmiankować wszystkie inwestycje, które mogą być podejmowane przez państwa jako społeczeństwo i przez przedsiębiorstwa, natomiast musimy precyzyjnie określić cały zakres inwestycji, który ma być realizowany
przez miasto Wrocławia, w interesie państwa oczywiście, jako jego mieszkańców. I tutaj skoncentrujemy się głównie na działaniach niskoemisyjnych i działaniach, które wykorzystują w sposób optymalny zasoby lokalne w perspektywie do 2020 roku. Przy czym zadania inwestycyjne sektora publicznego będziemy się starali określić precyzyjnie na zasadzie, co chcemy zrobić, kiedy chcemy to zrobić, kto będzie za to odpowiedzialny, ile potrzeba na to pieniędzy, skąd te pieniądze uzyskamy, jaki potrzebny jest udział własny gminy w tych działaniach. I jak te listy inwestycyjne sprecyzujemy, to wtedy będziemy się starali przeforsować to na kolegium prezydenta i uzyskać akceptację, proszę państwa, pana prezydenta, skarbnika dla tych działań, tak żeby można je wpisać do wieloletniej prognozy finansowej. Czyli innymi słowy, ten plan w obrębie działań w sektorze publicznym będzie czymś w rodzaju harmonogramu inwestycyjnego do roku 2020. Oczywiście plan nie jest tylko kwestią miasta, pana prezydenta, urzędników, Rady Miasta. Jest on dokumentem, który jest istotny dla wszystkich państw. Jeżeli ktoś z państwa chce inwestować w odnawialne źródła energii i tak się złoży, że będzie mógł skorzystać z jakiegoś dofinansowania, które będzie w gestii Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu, które pan marszałek będzie ogłaszał, to warunkiem uzyskania takiego dofinansowania będzie posiadanie przez gminę tego planu. W związku z tym plan ten jest robiony w interesie i samej gminy, i wszystkich jego mieszkańców. Na podstawie tych zebranych informacji utworzymy tak zwaną bazę danych, w której będziemy monitorować po pierwsze poziom redukcji dwutlenku węgla w stosunku do roku bazowego, poziom redukcji zużycia energii finalnej też w stosunku do roku bazowego i będziemy wymieniać wszystkie, powiedzmy, możliwe miejsca, w których będzie produkowana energia ze źródeł odnawialnych, tak żeby móc wykazać się tym efektem finalnym w roku 2020. Dla przypomnienia powiem, chodzi o to, żeby ten poziom redukcji dwutlenku węgla ekwiwalentnego był na wysokości 20%, żeby zmniejszenie zużycia energii finalnej nastąpiło również o 20%, a udział energii pochodzącej z źródeł odnawialnych wynosił 15%. Taki jest cel tego naszego projektu. Teraz kilka słów o stanie powietrza w Polsce, niejako po to, żeby państwu uświadomić, że tego typu przedsięwzięcie jest bardzo potrzebne. Rocznie, proszę państwa, w Polsce na drogach ginie 4,5 tysiąca ludzi. To jest bardzo duża liczba. Natomiast przez choroby dróg oddechowych i inne choroby bezpośrednio związane ze złym stanem powietrza rocznie umiera w Polsce 45 tysięcy ludzi. I o ile o tej pierwszej liczbie się mówi, na zasadzie takiej, że w zasadzie dzisiaj przy przepływie informacyjnym polegającym na tym, że jak gdzieś jest wypadek, to od razu wszystkie media o tym mówią, mamy informację drogową w większości programów radiowych co godzinę i w zasadzie niektórzy nawet prowadzą ranking, zresztą wszystkie redakcje prowadzą ranking, ilu ludzi zginęło w jaki weekend i czy to jest więcej czy mniej niż wcześniej, to o tej drugiej liczbie, czyli tych 45 tysiącach, to się w ogóle nie mówi, prawda? A musimy sobie uświadomić, że w Polsce mamy znacznie przekroczone normy substancji, które są monitorowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przede wszystkim tutaj tylko takie dane dotyczące benzopirenu jako twórczego i dane odnoszone do Krakowa, no bo sytuacja jest taka, że ten stan powietrza jest gorszy na południu Polski, lepszy w centralnej Polsce, dużo lepszy w północnej Polsce. Natomiast jedyne miejsce w Polsce, gdzie przez cały rok, niezależnie od pory dnia i nocy, zostaniecie państwo czyste powietrze, które nie jest szkodliwe dla nas, to jest miasto Gołdap i Morze Powiat. Czyli najbardziej wysunięty powiat na północny wschód. A poza tym we wszystkich miejscowościach, nawet województwa warmińsko-mazurskiego, nie mówiąc o kujawsko-pomorskim, mamy czasowe przekroczenia, na przykład benzopirenu. I to znaczne. Gdybyśmy wzięli powiat benzopirenu dla Torunia, Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia, prawda, w godzinach od 18 do 4 rano, to okaże się, że od października do końca marca lub kwietnia, w zależności jak długo palimy w piecach,
będzie on przekroczony trzykrotnie w stosunku do normy, która i tak jest dla Polski zawyżona i wynosi 50 jednostek. Natomiast w Krakowie sytuacja jest katastrofalna. Każdy mieszkaniec z Krakowa, chodząc po ulicach, przyjmuje tyle benzopirenu, jakby spalił 2,5 tysiąca papierosów rocznie. Nieważne, czy pali, czy nie pali, czy ma roczek, czy ma 50 lat, czy 90. Natomiast dla porównania mieszkaniec Londynu, ze względu na sytuację jego powietrza i sytuację środowiskową w Wielkiej Brytanii, chodząc po ulicach Londynu, pomimo tego, że tam też dużo samochodów jeździ, taki ma efekt dla swojego organizmu, jakby spalił 25 papierosów. Czyli można powiedzieć, że różnica jest stukrotna. Powietrze w Krakowie jest 100 razy bardziej zanieczyszczone niż w Londynie. I tutaj gorzka konstatacja jest taka, że zakres ogrzewania sieciowego w Polsce jest na tyle niewielki, że niestety, ale zdecydowana większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z domowych kotłów i pieców grzewczych. W związku z tym jakość tych kotłów i pieców grzewczych decyduje o jakości powietrza w naszym kraju. Czyli można powiedzieć tak, proszę Państwa. Jak uda się nam w ramach tego projektu wskazać rozwiązania, które zmniejszą emisję o 20%, to będziemy o 20% zdrowsi. Prawda? Natomiast biorąc pod uwagę tą sytuację, często ludzie mówią, że muszę palić byle czym, bo jestem biedny, prawda? Ale ja tutaj mogę analogicznie powiedzieć, że nie będę wylewał czegoś jak w czasach, kiedy nie miałem kanalizacji, nie będę wylewał czegoś do szafa, tylko będę wylewał na ulicę, prawda? I nie ma przyzwolenia społecznego, żeby wylewać nieczystości na ulicę. I nie ma też przyzwolenia społecznego, żeby zanieczyszczać środowisko na zasadzie, że palę byle czym. Ale niestety palimy jeszcze byle czym. W związku z tym chodzi o to, żeby ten poziom naszej świadomości ekologicznej wzrósł. Dlatego, że z tego tytułu mamy ogromne szkody i no, te 45 tysięcy ludzi umierających rocznie przemawia do wyobraźni. W tym okresie procedowania o środki unijne, ze środków m.in. funduszy norweskich, które jeszcze nie zostały do końca zdefiniowane, ze środków dedykowanych bezpośrednio z perspektywy Ministerstwa Gospodarki i Infrastruktury będą jeszcze duże pieniądze na wymianę tych pieców właśnie. Tutaj inicjatywę wykazał prezydent Krakowa, który takie działania prowadzi, żeby do 2018 roku w ogóle zabronić palenia węglem, prawda? Tylko ma być prąd elektryczny, ewentualnie gaz. Natomiast oczywiście to wszystko jest oprotestowane, no bo ludzie chcą palić czym, co jest najtańsze, nie patrząc na to, jaki jest efekt dla zdrowia i dla zanieczyszczenia środowiska. Natomiast poza tym wszystkim, co dzisiaj jest dostępne na rynku w zakresie odnawialnych źródeł energii, pojawią się jeszcze specjalne programy dedykowane do wymiany pieców, dotowane nawet do 70%. Przy czym założenie jest takie, że tu nie chodzi o to, żeby wyeliminować dzisiejsze nośniki energetyczne typu węgiel kamienny czy brunatny, który długo jeszcze będzie stanowił podstawę naszego ogrzewania i oświetlania, ale chodzi o to, żeby tą energię odzyskiwać w taki sposób, żeby nie szkodzić środowisku. I tego typu działania są i będą podejmowane. Projekt, dlatego że zostało dofinansowanie w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I ten projekt miasto realizuje tylko za 15% jego wartości, bo reszta jest dofinansowana w ramach tego konkursu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan gospodarki niskoemisyjnej, proszę Państwa, jako taki projekt obejmujący wszystkie działania, które mają być przeprowadzone oraz ewidencję wszystkich zjawisk negatywnych wpływających na stan środowiska, będzie realizowany dla miasta Wrocławek, chociaż może być realizowany dla większych obszarów, ale i tak jego uzgadnianie musi następować w układzie i pojedynczej gminy, czyli w tym wypadku miasta Wrocławek. Jego procedowanie i prace nad tym związane będą przebiegać w sposób następujący. Zamierzamy do końca miesiąca marca, nawet z jakimś tam pośrednikiem do połowy kwietnia zbierać informacje dotyczące właśnie sytuacji w zakresie zużycia nośników energii i zanieczyszczeń. Potem będziemy się starali to opracować w formie bazy danych. Gdzieś w miesiącu maju
na przełomie maja i kwietnia wyłożymy ten plan do publicznej wiadomości na 21 dni, potem go wyślemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o wyrażenie opinii. W sytuacji, kiedy nie będzie uwag do tego planu, to zostanie on przyjęty i stanie się prawem miejscowym. W sytuacji, kiedy będą uwagi, to będziemy robić jeszcze strategiczną ocenę oddziaływania tego planu na środowisko naturalne. Takie są zagadnienia, które tutaj w ramach tego projektu będziemy się starali przedstawić. W planie będziemy się starali uwzględnić wszystkie działania w sektorze publicznym, tak jak powiedziałem, te inwestycyjne, ale również w sektorze prywatnym. Założenie jest takie, jeszcze raz to Państwu powtórzę, że jeżeli czegoś w planie nie będzie, to znaczy, że to perspektywy najbliższych 5 lat na terenie miasta Wrocławka nie będzie robione. Podam taki przykład. Gdyby znalazł się inwestor, który chciałby tutaj zlokalizować jakąś biogazownię, nie byłoby żadnych przeciwwskazań i byłby na przykład taki, byłaby taka możliwość, że można na nią dostać 80% dofinansowania. Ale w planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wrocławka nie byłoby możliwości lokalizacji biogazowni, to tam ktoś by tego dofinansowania nie dostał. W związku z tym my musimy w tym planie zdefiniować wszystkie kierunki możliwe inwestowania w gospodarkę niskoemisyjną i odnawialną w perspektywie do 2020 roku. I jak już mówiłem, ten plan w zamierzeniu swoim w odniesieniu do działań w obrębie budynków publicznych i wszystkich innych instalacji, urządzeń gminnych musi zawierać dokładnie sprecyzowane mechanizmy finansowe, czyli w zasadzie z takim harmonogramem inwestycyjnym do 2020 roku. Proszę Państwa, co z planu będzie miała gmina i mieszkańcy gminy? No, przede wszystkim możliwość korzystania z funduszy różnych, i to z tych funduszy, które tutaj są wymienione w punkcie trzecim, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a te fundusze są niemałe. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach Regionalnego Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli środki na inwestycje, wynoszą 1,368 milionów euro, a z tego aż 29,3% jest przeznaczone na efektywność energetyczną, gospodarkę niskoemisyjną i na region przyjazny środowisku. W sumie to jest kwota przekraczająca 400 milionów euro i stanowiąca razem 29,3%. Czyli mówiąc inaczej, można powiedzieć tak, że jeżeli gmina, w tym przypadku miasto Wrocławek, będzie miała plan gospodarki niskoemisyjnej, to bez problemu będzie mogła sięgnąć po te 400 miliardów euro. No może nie po całą kwotę, ale po jakąś część tej kwoty. Jeżeli gmina nie miałaby takiego planu, to mogłaby tego dofinansowania w ramach tych środków nie dostać. Oczywiście nie dotyczy to samej gminy, dotyczy to wszystkich państwa tutaj zebranych. Teraz kilka słów na temat możliwości finansowania inwestycji w odnawialną energię jeszcze przed powstaniem planu, czyli dzisiaj. A więc tutaj pierwsza zasada jest taka, że dzisiaj, proszę Państwa, każdy mieszkaniec naszego kraju ma możliwość pójścia albo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, albo do Banku Ochrony Środowiska i może tam dostać dofinansowanie w wysokości od 20 do 40% na takie przedsięwzięcia jak panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę, układy mikro, kogeneracyjne, w tym na przykład mamy biogazowe. Wszystko zależy od rodzaju instalacji i tu klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20 do 40% dofinansowania oraz na pożyczki, które są oprocentowane na 1% w skali roku na całość kosztów kwalifikowanych. I o takie dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowanie można dostać albo na zasadzie jakiegoś takiego projektu obywatelskiego. Gdyby się znalazło 40 chętnych, to mogą wspólny wniosek złożyć, będzie go sygnował pan prezydent miasta i on będzie złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, bo tu jest założenie takie, że wartość inwestycji musi być wyższa niż 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa indywidualnie chce o takie środki aplikować, to może zgłosić się albo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, albo do najbliższego oddziału Banku Ochrony Środowiska, gdzie szczegółów się dowie. I tutaj taki przykład przygotowałem dotyczący finansowania przedsięwzięcia dla inwestora indywidualnego. Według szacunkowych obliczeń koszty instalacji fotowoltaicznej o mocy
3 kW. W większości przypadków gospodarstw domowych jest to wielkość adekwatna do potrzeb energetycznych. Wynosi około 24 tysiące złotych. W związku z tym, jeżeli dostajemy dofinansowanie 40%, no to 9,6 tysiąca złotych, czyli 9 600 wynosi nasza dotacja. 15-letnia pożyczka może pokryć pozostałą część kosztów inwestycji, czyli 14 400 zł. I tutaj przewidywany roczny przychody z zaoszczędzonej energii pobieranej z sieci oraz ze sprzedaży na wybrzeżu jest około 1000 zł. W związku z tym, że średni okres eksploatacji takiego urządzenia jest od 20 do 25 lat, no to te nakłady przy tym poziomie dofinansowania nam się zwracają. Chciałem zauważyć, że w ramach programu marszałkowskiego spodziewamy się jeszcze lepszych warunków dofinansowania niż te, które są dzisiaj dostępne z funduszy środowiskowych. Proszę Państwa, jakie są kierunki wydatkowania środków preferowane? Przede wszystkim termomodernizacja budynków. Tutaj jest to działanie, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii na potrzeby danego budynku, czyli ocieplenie jego przegród zewnętrznych, wymiana, remont okien, modernizacja, wymiana systemu grzewczego, unowocześnienie systemu wentylacji, usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej, ewentualne rozszerzenie wykorzystania energii słonecznej lub innej taniej energii odnawialnej w kierunku doprowadzenia tego budynku do takiej pasywności energetycznej. Na zakończenie. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Stanowią obywatele, którzy zamieszkują określone terytorium. Tym samym obywatele, czyli państwo, możecie tak, promować proekologiczny sposób życia w pracy, szkole, domu i wszędzie, gdzie tylko jesteście, oszczędzać energię we wszelkich postaciach, i to jest bardzo ważne, żeby tę energię oszczędzać, wykorzystywać możliwości życia w zgodzie z naturą, wykorzystywać możliwości czerpania ze środowiska, ale nie niszczyć tego środowiska, prawda, bo dlaczego nie niszczyć? Dlatego, że trzeba pamiętać o przyszłych pokoleniach, bo nasze dzieci i wnuki też mają żyć na tej ziemi. Dziękuję Państwu za uwagę. Gdybyście Państwo mieli pytania, uwagi, spostrzeżenia, to bardzo proszę. Jeżeli Państwo dzisiaj ich nie macie, to na zakończenie podajemy tutaj namiary na naszą firmę, na mojego maila, mail@pgksa, mój telefon jest, także proszę bardzo o kontakt. Tutaj właściwie to jest tak, oprócz działań już administracyjnych, bo to jest pewna propozycja z Państwa strony i potem za tym pójdą pewne działania. Jest też ten czynnik ludzki. Mówił Pan o tym, że w szkołach się Pan spotykał, że trzeba robić mieszkańców. Dzisiaj mamy też pewne przepisy, które zabraniają palenia starych kaloszy i petów w piecach. Zabraniają tego, nie wolno. Z kominów leci śmierdzący, czarny dym. Nie wolno tego robić. Niemniej jednak nas też nasze służby, nie wiem, czy tylko we Wrocławiu, ale nasze służby, choć wyposażone są w mobilne laboratorium, nie robią właściwie nic, nikogo nie ukarano. Ktoś, kto chce stawiać wiatrak, to ta inwestycja, tą elektrownię wiatrową, to ta inwestycja jest oprotestowywana ze wszelkich możliwych stron, tylko nie przez tego, kto na czyjego terenie ten wiatrak stoi. Natomiast sąsiedzi robią to nagminnie. Z tym się spotykamy. To nie jest akurat, być może, mam pytanie do Pana, bo Pan nie będzie tworzył tego prawa, które nas zmusi do takich działań, ale jest również właśnie ta kwestia egzekucji pewnych przepisów i takich działań wspólnych, jakichś skonsolidowanych wszystkich przepisów, które pozwolą w łagodny sposób właśnie jakby uprzywilejowany, a jednocześnie karzące tych, którzy jednak postępują inaczej, żeby w ten sposób postępować. Jak Pan to widzi? Takie możliwości wejścia właśnie w tą ochronę środowiska, żeby robili to wszyscy. Znaczy tak, proszę Państwa, ja tutaj co prawda nie jestem specjalistą rzeczywiście i nie jestem od stanowienia prawa, ale mogę Państwu podać jakieś takie przykłady, dlatego że dużo tych projektów robimy i tego typu sytuacje nagminnie występują. Robimy kilka projektów na Śląsku i tutaj w jednym z miast Śląskich, nie będę wymieniał nazwy, o wielkości 65 tysięcy, czyli mniejszą od Wrocławka. Pan burmistrz rzeczywiście tak samo myślał jak Pan. Powiedział, że dość tego palenia tymi mułami węglowymi, bo tam jest wszystkie możliwe związki siarki, prawda? Smog w mieście niesamowity. I ten pan burmistrz wymyślił sobie taki projekt, prawda? Nawet dostał jakieś wsparcie na to. Wynajął inżynierów, znaczy naukowców, można powiedzieć, z Politechniki Gliwickiej i
no jak to powiedzieć, wymazy czy próbki pobrać po spaleniu z pierwszych, tak? I oni jako autorytety swoimi metodami badawczymi określili, co tam jest, czyli tam całą listę pierwiastków Mendelejewa ustalili, tak? Czyli to było ewidentne, że palili, tak jak pan mówi, kaloszami, plastikami, cudami, szkodzili środowisku i tak dalej. No i pan burmistrz co mógł zrobić? No mógł iść z nimi do sądu, ale uznał, że nie ma sensu. I jedyne co zrobił, to nagłosił to, że w 30 przypadkach, bo tyle udało nam się zrobić, że te badania były drogie, prawda, no bo tam odczynniki, cuda, wysłał strażników Straży Miejskiej i nałożył na każdego mieszkańca mandat 500 zł. Oczywiście mieszkańcy się zbuntowali, no powiedzieli o tym aspekcie, że są biedni i tak dalej, i tak dalej. Wynajęli adwokatów i poszli do sądu z panem burmistrzem. I sąd podzielił w pełni stanowisko pana burmistrza, bardzo pochwalił jego działania, powiedział, że to są ze wszechno dobre i tak dalej, ale powiedział tak, i to jest najbardziej charakterystyczne i stawia w bardzo złym świetle, no nie chcę powiedzieć, że sądownictwo, bo sądów się nie ocenia, ale sąd powiedział tak, że merytorycznie to się wszystko zgadza, ale ze względu na małą szkodliwość społeczną, co jest kuriozum, prawda, bo jaka mała szkodliwość społeczna, jak to jest ogromna szkodliwość społeczna, proponuje sąd, i to zamyka sprawę, żeby każdy dał nawiązkę na PCK po 20 zł. I w tym momencie pan burmistrz mówi, no chłopie, ja robię ten plan gospodarki niskoemisyjnej, bo rzeczywiście coś trzeba robić, ale jakiegoś takiego wsparcia, i tylko jak tam pan to określił, łańcuszka ludzi dobrej woli, którzy by do tego zmieszkali, no to trudno zbudować, prawda? Także tutaj, tu jest to przykład negatywny. No drugi przykład to ten, co zacząłem o tym Krakowie mówić. Też profesor Majchrowski prawie przychodny pochyl, prawda? Przez swoje działania zmierzające do niskiej emisji, a też ma ewidentne wyliczenia, że nie tyle huta Lenina, która została tam trochę wyżej umiejscowiona, co właśnie piece powodują taką sytuację smogową, bo Kraków leży w dolinie, zresztą to tylko nie dotyczy Krakowa, bo jak Państwo pojedziecie do Zakopanego, to powinniście nie płacić opłaty klimatycznej, bo Zakopane ma te parametry niewiele lepsze, tak? I w związku z tym, jak ktoś jedzie na narty, to lepiej na stoku nocować, niż wracać do miasta. Tak zupełnie na marginesie, ale to są poważne problemy. Także tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o te elektrownie wiatrowe, to tutaj chciałem panu powiedzieć tak, że w przypadku ferm, tak, ja mówię ferm, to są wiatraki już z dużymi wysięgnikami w ilościach powyżej 15, tak. I tutaj są ścisłe przepisy i tu urzędy marszałkowskie nawet jeszcze obostrzają te przepisy. Nasz urząd marszałkowski też stawia bardzo duże wymogi, prawda? Wyłącza znaczne tereny bliskie, powiedzmy, Naturze 2000, parki krajobrazowe z tego działania. Natomiast jeżeli chodzi o wiatraki te ogrodowe, takie o efekcie energetycznym do 10 kW, które w ogrodach są lokalizowane, no to tutaj w zasadzie żadnych zgód nie potrzeba. I no rzeczywiście, być może protesty mieszkańców są na zasadzie takiej polskiej zawiści, na zasadzie, że ja nie chcę, żeby mi było lepiej, tylko żeby sąsiadowi było gorzej, więc tu mieszkańcy sobie coś zrobić, a na niego doniosą, na tej zasadzie. Tak? Natomiast ja tu o instalacjach przemysłowych nie mówię, bo rzeczywiście, tu pan ma pełną rację, że farmy wiatrowe to jest ogromny nakład finansowy i dzisiaj, kiedy już no w pewnym sensie dawcy pieniędzy będą sprawdzać, czy są nowe urządzenia, czy używane, plus do tego dochodzi stan sieci tej dystrybucyjnej, no to trudno, proszę Państwa, tego typu inwestycji nie rozpatrywać przez pryzmat całej efektywności w perspektywie czasowej, tak? Tak to wygląda. Jeżeli tutaj jeszcze pozwolę sobie wtrącić zdanie, to były tylko przykłady, takie pierwsze z brzegu i właściwie można by podać wiele innych, ale tu chodzi o ten zgrzyt pomiędzy działaniami proekologicznymi, a tą szarą rzeczywistością. Co z tego właśnie, jak pan powiedział, to pan przykład, sędzia na niewielką szkodliwość czynu po 20 lat. No niestety, to jest tylko ku uwadze pana prezydenta, żeby wymyślił inny sposób, bo ten już jest zgrany. Dobra, pan się zgłasza. Proszę państwa, ja mam taki temat, bo dlaczego ten pan dostrzegł, że tu jest dosyć nikłe zainteresowanie. Ja chciałbym się zapytać z jednej strony pana jako przedstawiciela wykonawcy, jak również przedstawiciel urzędu. Co zrobiono do tej pory w kampanii reklamowej czy informacyjnej, żeby tą sprawę nagłośnić w mediach?
obserwuje nasze lokalne gazety, nasze lokalne media, informacji na ten temat zegar. Druga rzecz, kwestia dotarcia z ankietami. Jeżeli pan będzie czytał, że ktoś panu z mieszkańców tą ankietę pobierze ze strony internetowej, to gratuluję sukcesu, jeśli pan zbierze 5%. Nie widzę takiej możliwości. Poza tym kwestia inna. Mamy osiedla, które, jak dobrze pan zauważył, są osiedlami produkującymi niską emisję, czyli osiedla mieszkaniowe. Jeżeli do tych osiedli nie dotrą ludzie z konkretnymi pytaniami i z konkretnie sformułowaną ankietą, a nie czymś takim, co tu jest napisane, proforma na ogródek ściągnięta z ogólnopolskiej ankiety, to również, gdyby to do mnie dotarło, to ja powiem tak. Gdyby były słabojki, to bym w odpowiednie miejsce to włożył, ale tam się nie, nawet do tego nie ma. Te ankiety nie są doprecyzowane do sytuacji i do okoliczności, do jakich są kierowane do odbiorców. Mieszkaniec musi dostać krótkie, proste informacje. Co, gdzie, kiedy i dlaczego. I co on będzie miał z tego, jeśli on to zrobi. Natomiast ten wykład, jaki pan tu przeprowadził, to ja się w pewnym momencie poczułem, jakbym był na wykładzie z dziedziny ochrony środowiska zanieczyszczenia atmosfery. Dziękuję. No ale ja tego proszę z panem istotnie, bo ta ankieta tak już ogólnikowa to nie jest, bo informacje, które w niej są zawarte, są dla nas wystarczające, żeby projekt opracować. Także... To później gratuluję, później nigdy tego, że mam takie dokumenty, które zalegają szafa, i one są do niczego nie czytane. Dosłownie, tworzyło się trochę czasu. Czasami możemy tworzyć po to, żeby tworzyć, żeby wydać pieniądze, że Narodowy Fundusz, bo co w końcu zafundował tam 200 parę tysięcy na zapłatę tego, po to, żeby tylko znalazła się firma, która te pieniądze weszła. I mamy problem zaczął. Nie, problem dopiero narośnie w momencie, kiedy mieszkańcy zaczną się zgłaszać do urzędu. Prosty przykład. Powstał kilka lat temu, zdaje się, program usuwania azbestu 2030. Wrocławek dofinansowuje w granicach 600-700 zł za tonę utylizowanego azbestu. Wymienię gminy, które dostały 70-80% tego, co zmieniają spokój ślakowy. Co w tej sprawie robione jest? Nic. Mamy dokument, pasuje, leży w szafie i nie odpowiada. No ja się nie zgodzę z panem, bo... Ma pan prawo, ja po prostu mówię swoją mocę. No i bardzo dobrze, natomiast ja rzeczywiście to, co mówiłem, to było związane ze środowiskiem, ale 5 razy podkreślałem, że robimy tutaj harmonogram inwestycji, przynajmniej publicznych, z nakładami i to na pewno nie będzie dokument, który będzie leżał na półce. To absolutnie. No to nie jest dokument, to wcześniej odbyły się spotkania również z pracownikami urzędu, z przedstawicielami spółek miejskich, spółdzielni mieszkaniowych. Oni wszyscy będą pracować. Do nich jest skierowana inna ankieta. Do nich jest inna ankieta, bardziej szczegółowa. Jeżeli chodzi o informacje w mediach, to w Radiu FM Max była taka informacja o tym, że jest to spotkanie na stronach internetowych urzędu. Tak samo jest taka informacja, że to spotkanie dzisiaj się miało odbyć. Ja mówię pani na stronie internetowych urzędu. Zapytam tak, ilu mieszkańców tak wchodzi sobie na stronę urzędu, żeby wypatrzył coś widzieć. Natomiast na stronę, powiedzmy, DD Wrocławek, Q4 i tego typu podobne portale, co mniej jest są setki, jakby tysiące ludzi. Tam nie ma waszej informacji żadnej. To pokazuje niekompetencje albo niedoinformowanie, albo po prostu nadal porządzą sobie swoim życiem.